Witam Państwa serdecznie, Iwona Frankowska. Zapraszam na podsumowanie najciekawszych wydarzeń mijającego tygodnia. Na specjalnej konferencji prasowej władze wałbrzyskich wodociągów poinformowały, że w najbliższym czasie nie będzie podwyżki ceny za wodę. Jak informują przedstawiciele WPWiK oraz WZWiK, cały ten czas trwa modernizacja sieci wałbrzyskich wodociągów. W najbliższym czasie nie czekają nas podwyżki cen za wodę. Zwiększonych opłat taryfowych możemy się jednak spodziewać po opracowaniu budżetu na przyszły rok. Pomimo restrukturyzacji w wałbrzyskim przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji, które pociągnęło za sobą ponad 100 etatów, potrzebne są dalsze inwestycje oraz remonty przestarzałej infrastruktury. W przedsiębiorstwie zmniejszono ilość jednostek organizacyjnych, ograniczono koszty funkcjonowania oraz wynagrodzenia. Pracę w WPWiK straciło ponad 100 osób, zmniejszając liczbę zatrudnionych z prawie 500 do niespełna 390. Oszczędności te sprawiają, że na razie obejdzie się bez podwyżek i tak wysokiej taryfy za wodę. Jesteśmy jednym z najtrudniejszych obszarów w Polsce. Podobne są w Karpaczu i tam, jak Państwo byście porównali, cena wody i usług jest jeszcze wyższa, chociaż my w ogóle mieścimy się w średnim stanie. Po prostu jak jest taki teren, bez zatrudnienia odpowiedniej liczby ludzi nie da się tego po prostu zrobić. Wielkość wałbrzyskiej infrastruktury wodociągowej porównywalna jest do rejonu warszawskiego. Ilość odbiorców różni się jednak diametralnie. Z usług WZWiK korzystają gminy Wałbrzych, Szczawno-Zdrój, Boguszów Gorce, Walim, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Świebodzice oraz Stare Bogaczowice, dając łącznie około 220 tysięcy odbiorców. W Warszawie sieć wodociągowa dociera do blisko 1,5 miliona mieszkańców. Ukształtowanie terenu, stara i mało wydajna infrastruktura oraz pobór wody aż z Marciszowa sprawiają, że straty w sieci wynoszą ponad 30%. Mówią, że poniżej 15% gra jest nieopłacalna, już dalej walczyć z obniżeniem kosztów. Mamy przykłady wodociągów w Polsce, które mówią, że mają 5-6%. Ale raczej to chyba jest niemożliwe. No chociaż ja nie mam takiego doświadczenia w tym momencie, też uczciwie powiem, ale literatura mówi, że poniżej 15% to już jest większe nakłady niż oszczędności. Nie? To już taka jest zabawa. Budowa nowego wodociągu z Marciszowa to koszt ponad 20 milionów złotych. Restrukturyzacja całej sieci w regionie to kwoty rzędu paruset milionów. Na razie pieniądze inwestowane są na wymianę sieci w poszczególnych odcinkach remontowanych ulic, budowę przepompowni oraz spłatę rat do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za projekt modernizacyjny ISPA. Są szanse na pozyskiwanie środków na nowe drogi, stąd też te nakłady są niezbędne i musimy generować przychody, żeby realizować te inwestycje. Mamy też sytuację jak na Poniatowie, gdzie mieszkańcy borykali się z problemem ciśnienia wody. Ten problem został już rozwiązany poprzez budowę pompowni przy ulicy Warszawskiej. Jak i są obszary w Wałbrzychu, już nie mówię o gminach ościennych, gdzie ten problem jest w większej skali, gdzie do tej pory nie ma zwodociągowanych obszarów. Aktualnie remontowane są sieci wodociągowe m.in. na ulicach Świdnickiej 11 listopada czy kanalizacji na ulicy Spacerowej. Planowana jest również dalsza automatyzacja infrastruktury. Po analizach oraz ustaleniu nowego budżetu możemy spodziewać się zatem dalszych podwyżek cen wody. Oprócz inwestycji przyczynić się mogą do tego również inflacja, wzrost kosztów energii i paliwa oraz opłat środowiskowych. Wałbrzyski rynek zamienił się w pole bitwy i przeniósł w czasy II wojny światowej. A wszystko za sprawą wielkiej inscenizacji wojennej. Było głośno, ale też było na co popatrzeć. Wałbrzyski rynek na jeden dzień zamienił się w wielką inscenizację zdarzeń z II wojny światowej. Byli żołnierze niemieccy, polscy i rosyjscy oraz wozy z tamtego okresu. Reprezentuję Wojsko Polskie, tak? My reprezentujemy Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych Twierdza Wrocław. Jesteśmy tu na zaproszenie zaprzyjaźnionej grupy, żeby wziąć udział w dzisiejszej inscenizacji. Przyjechaliśmy z Wrocławia w skromnym składzie, tak po prostu, żeby zamanifestować swoją obecność. Uważamy, że takie pokazy są bardzo widowiskowe, podobają się ludziom i dlatego bierzemy w tym udział. Jest to nawiązanie do historii naszej z okresu II wojny światowej. Tak jak widać, jest dużo statystów, dużo osób zainteresowanych. Przejście graniczne gdzieś na pograniczu niemiecko-polskim, a
małe scenki z życia okupowanej Warszawy oraz wyzwolenie Wałbrzychu. Tematyka była zdobycie przejścia granicznego i walki na granicy, to jest okres 39 rok i później sukcesywnie to się przesuwało aż do 45 roku do wyzwolenia przez armię radziecką przy udziale Wojska Polskiego. Wśród członków grup rekonstrukcyjnych nie zabrakło również kobiet. Przyjechaliśmy z Wrocławia, jesteśmy stowarzyszeniem Twierdza Wrocław. Przyjechaliśmy na zaproszenie grupy kolegów z Wałbrzycha, żeby wspomóc dzisiejszą inscenizację. Jednak nie tylko maszyny z okresu II wojny światowej można było zobaczyć na wałbrzyskim rynku. Ten pojazd przyjechał z Muzeum Broni i Militarium z Witoszowa. Jest to wersja Scott, przystosowany do utrzymywania łączności w poddziałach artylerii. Jego ciężar własny około 14 ton, centralne pompowanie kół, silnik 180 koni mechanicznych. Warkot silników motocykli słyszany był już z daleka. To jest tak wzorowane na Wehrmachcie, który tam jeździł, prawda, miał na wyposażeniu właśnie takie motocykle z koszem. To były ciężkie takie zaprzęgi. Silnik górnozaworowy, pojemność 750, prawda, skrzynia ze wstecznym, obsługa właśnie MG, karabin jest MG, co nie? MG-42 dokładnie, tam szybkoszczelność chyba, no duża była, to chyba była w granicach 800 na minutę, prawda? Później chyba czy nawet 1200 na minutę, a później zmniejszyli do 800, bo nie było potrzeby aż takiej, prawda? Obsługa takiego sprzętu było 3 żołnierzy, prawda? Dość często właśnie gońce też jeździli na motocyklach, były specjalne bataliony właśnie robione w dywizjach motocyklowe, prawda, do jakiejś tam szybkiej komunikacji. Opony? No opony to wiadomo, no to krosowe, terenowe, co nie muszą być, prawda, no to z tym, że tak jak mówię, no to jest jakaś tam kopia, to nie jest jakieś tam oryginalne wszystko, bo to... Widzę jeszcze ten granat u góry. Granat, dokładnie, jest i granat ręczny, to był granat ręczny, tam kapsel się odkręcało, od końca były fajnie wyważone, one to nie były jakieś tam odłamkowe, to po prostu jakieś gniazdo karabinów maszynowych się likwidowało. Fajnie się tym rzuca, są wyważone, są tego. O swoich pasjach z ciekawością opowiadali poszczególni reprezentanci grup rekonstrukcyjnych. Ciekawostką był pierwowzór dzisiejszych kładów. To jest protoplasta kłada, inaczej można powiedzieć. A to w zasadzie jest to pojazd militarny, który miał zastosowanie w okresie II wojny światowej. Główne zadanie było do ciągnięcia, czyli jako lekki ciągnik do armat PAK-37 i flak 20 mm przeciwlotnicza. No i główne zadanie między innymi to było dowożenie na przeczepce amunicję do gniazd karabinów maszynowych. A gniazda karabinów maszynowych z reguły były usytuowane na wzgórzach, na wzniesieniach. Miał bardzo szerokie zastosowanie, zależy w jakiej formacji był. Dla przykładu w Luftwaffe na przykład wyciągał samoloty z hangaru i rakietę V2 na stanowisko. W różnych formacjach w łączności ciągnął kable na Saharze. U generała Rommela miał wielkie zastosowanie z uwagi na to, że się świetnie poruszał po piaskach Sahary. Organizatorzy zapowiadają, że za rok zorganizują równie ciekawą formę przedstawienia, a może nawet na większą skalę.
Trwa długo oczekiwany remont ulicy Świdnickiej w Wałbrzychu. Modernizowany jest najpierw jeden pas, dlatego wszystkich kierowców na tym odcinku mogą czekać utrudnienia w ruchu jezdnym. Rozpoczął się całościowy remont ulicy Świdnickiej. Po ogłoszeniu upadłości przez firmę z Kędzierzyna-Koźla, która zajmowała się pierwszym odcinkiem prac, wyłoniono kolejnego wykonawcę robót. Kierowcy muszą się jednak liczyć z utrudnieniami w ruchu drogowym, które potrwają aż do połowy następnego roku. Ulica Świdnicka to jedna z najważniejszych i najczęściej uczęszczanych dróg w mieście, choć przez ostatnie lata była prawdziwą udręką dla wałbrzyskich kierowców. Ona ma zasadnicze znaczenie dla swego rodzaju wschodniej obwodnicy miasta, bo budowa łącznika pomiędzy strefą, przebudowa ulicy Strzegomskiej w przyszłym roku, remont tego skrzyżowania i Świdnickiej spowoduje, że tak naprawdę ci, którzy chcą jechać do Mieroszowa, na Podgórze, do Jedliny, do Głuszycy, zupełnie nie będą musieli wjeżdżać do miasta i tworzyć uciążliwych dla nas wszystkich korków. Remont ulicy Świdnickiej prowadzony jest przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. Po stronie gminy leży jednak wymiana infrastruktury podziemnej oraz oświetlenia. Całkowitej wymianie ulegnie powierzchnia jezdni, która z 9 metrów szerokości na czas remontu została zwężona do 6. Kierowcy muszą liczyć się zatem z utrudnieniami w ruchu drogowym. Roboty są na odcinku 2 km. Apelujemy do kierowców o stosowanie się do znaków drogowych, bo wszyscy jeżdżą na pamięć. Sam się też nieraz na tym łapię. Pierwszy etap prac powinien zakończyć się jeszcze w tym roku. Od 1 stycznia zarządzanie drogą przejmie gmina Wałbrzych. Urząd Marszałkowski przekaże wtedy inwestycję miastu. Ryszard Nowak za swoją wieloletnią społeczną pracę został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie wręczył wojewoda dolnośląski. Złoty Krzyż Zasług otrzymał radny Rady Miasta i przewodniczący Rady Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Ryszard Nowak. Odznaczenie nadane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego jest docenieniem 25 lat pracy społecznej na rzecz mieszkańców miasta. Ryszard Nowak od ćwierć wieku stara się pełnić służbę dla lokatorów w wałbrzyskiej dzielnicy Biały Kamień. Sprawuje również funkcję radnego Rady Miejskiej i charakteryzuje się dużą aktywnością podczas sesji w magistracie. Ten medal dedykuję mieszkańcom, którzy mnie wspierali, rodzinie mojej, przede wszystkim Radzie Wspólnoty Samorządowej Białego Kamienia i osobom, tym drobnym sklepikarzom, drobnym przedsiębiorcom, bo to oni wspierali mnie przez okres 25 lat. I dobroć się obroniło i warto było pracować, może nie dla tego krzyża, tylko dla ludzi, bo w nasze miasto i Wałbrzyszanie są wspaniałymi ludźmi, ale żyje się ciężko. Na co dzień Ryszarda Nowaka najczęściej można spotkać w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień. Tutaj też prowadzone są cykliczne akcje pomocowe. Udzielane jest wsparcie najuboższym mieszkańcom dzielnicy w postaci żywności, ubrań, wyprawki szkolnej czy opału. Ryszard Nowak służy również radą i doświadczeniem w kontaktach z instytucjami, urzędami i spółkami miejskimi. Czułem się troszeczkę taki osamotniony, czy ja to dobrze robię, czy dobrze to wykonuję, bo nie mając przygotowania takiego zawodowego, jak i psychologia czy psychiatra, bo tutaj jest potrzebna taka osoba, a to znaczenie to jest czymś wyjątkowym. Jestem dumny z tego, że ktoś docenił, chociaż nie oczekiwałem takiego wyróżnienia, ale jeżeli je otrzymałem, to widocznie swoją pracę społeczną dobrze wykonywałem i będę dobrze ją wykonywał. Złoty Krzyż Zasług przyznawany jest na wniosek prezydenta Polski. Medal został wręczony wałbrzyskiemu społecznikowi przez wojewodę dolnośląskiego. W wałbrzyskim hospicjum miała miejsce coroczna akcja Pola Nadziei, podczas której dzieci i młodzież sadziły żonkile. Takie działania już na stałe zagościły w kalendarzu wydarzeń wałbrzyskiego hospicjum. Ponad 200 cebulek kwiatów zasadzili uczniowie podczas akcji Pola Nadziei w wałbrzyskim hospicjum stacjonarnym. Żółte żonkile zakwitną przy placówce już po raz 7, dając chorym wytchnienie i otuchę. Wzorem lat ubiegłych w akcję hospicjum włączyli się uczniowie wałbrzyskich szkół, przedszkolaki oraz podopieczni domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej. Łącznie około 250 osób wzięło udział w sadzeniu żółtych żonkili. Zanim jednak przystąpiono do głównego punktu programu, przygotowano mały program artystyczny dla podopiecznych placówki. Żonkile posadzono na specjalnie przygotowanym skwerze w kształcie serca. Tam po zakwitnięciu na wiosnę cieszyć będą oczy przebywających w hospicjum. Tutaj każdy z chorych ma
możliwość podziwiania tych kwiatów, które rzeczywiście niosą w sobie tyle optymizmu. I zawsze się pytają ci chorzy, co, jak to pięknie, skąd to tyle się tu wzięło. I my wtedy tłumaczymy, że to dzięki temu, że taki kontakt utrzymujemy z dziećmi, z młodzieżą. Przez okres od jesieni do wiosny w obrzyskich szkołach prowadzone są zajęcia, w których pracownicy hospicjum tłumaczą ideę funkcjonowania placówki. Wielu uczniów angażuje się w wolontariat oraz bierze udział w akcjach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo Opieki Paliatywnej. Uważam, że to jest naprawdę słuszna sprawa, ponieważ ludzie, którzy leżą w hospicjach, często tracą tak jakby szczęście. A myślę, że właśnie takie akcje tego typu sprawiają, że jednak to wywołuje u nich radość i to jest chyba dobry pomysł. Oprócz młodzieży oraz dzieci zaproszonych do hospicjum, w wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele władz miasta, duchowieństwa oraz grono pedagogiczne szkół. Podczas sadzenia żonkili obecny był także komisarz Kruk, maskotka Wałbrzyskiej Straży Miejskiej. Dni Ubezpieczonego to otwarty informacyjny dzień w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Podczas takiej akcji każdy ubezpieczony może sprawdzić, na przykład czy jego szef odprowadza za niego składki, a także można dowiedzieć się wielu innych rzeczy związanych właśnie z ubezpieczeniem społecznym. Warto wiedzieć więcej. Pod takim hasłem Zakład Ubezpieczeń Społecznych przez cały tydzień prowadzi akcję skierowaną do osób ubezpieczonych. Ta grupa klientów ZUS, jak wynika z danych, ma najmniejszą wiedzę na temat odprowadzania składek, które przekładają się później na świadczenia wypłacane przez zakład. Dni Ubezpieczonego organizowane są po raz pierwszy. Przez cały tydzień od 8 do 12 października klienci mają okazję uzyskać wszelkie informacje dotyczące naszych emerytur i rent. Petenci Wałbrzyskiego Oddziału ZUS mogą sprawdzić m.in. dane zawarte na indywidualnym koncie. Warto dowiedzieć się, czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń społecznych oraz czy poprawnie przekazuje za nas składki, co będzie miało znaczenie, gdy staniemy się świadczeniobiorcami. Jest to bardzo istotne, ponieważ młode osoby urodzone po 68 roku mają obowiązek przynależności do otwartych funduszy emerytalnych, a tam jest ubezpieczenie typowo kapitałowe, czyli przekazuje ZUS składkę tylko wtedy, jeśli składka jest przez pracodawcę wpłacona. Możliwości dowiedzenia się o stanie naszego konta jest parę. Ubezpieczony może zrobić to za pośrednictwem infolinii ZUS, poprzez bezpośredni kontakt z placówką lub korzystając z internetu, logując się do platformy usług elektronicznych. Może sprawdzić, czy pracodawca odprowadza za nas składki, czy odprowadza je od właściwej podstawy i przede wszystkim, czy w ogóle zgłosił nas do ubezpieczenia społecznego. Także serdecznie zachęcamy do tego, żeby przyjść tutaj do nas, zarejestrować się na portalu i złożyć wniosek o profil zaufany, czyli bezpłatny podpis elektroniczny, którym będziemy się posługiwać w kontaktach z ZUS. Co jeżeli okaże się jednak, że zapisy na koncie nie zgadzają się z danymi, które otrzymywaliśmy na umowach i rachunkach? Wtedy należy złożyć reklamację do ZUS o tak zwane postępowanie wyjaśniające. Jeśli nie zgadzają się dane, na przykład adresowe, dane ewidencyjne, należy do swojego płatnika się zgłosić, żeby złożył korektę tych danych. Na przykład młoda kobieta wychodzi za mąż, zmienia nazwisko, też powinna mieć już to nazwisko zmienione w dokumentach ZUS-u. Jeśli się okaże, że pracodawca nie zapłacił składek, to ZUS prowadzi tak zwane przymusowe dochodzenie składek. Taka formuła jest uprzywilejowana, a należności wobec ZUS są egzekwowane od zatrudniającego przed innymi zobowiązaniami cywilnoprawnymi. Wtedy należne składki zostaną w całości przypisane do konta osoby ubezpieczonej. Wałbrzyscy koszykarze zaprezentowali się swoim kibicom podczas uroczystej gali. Przy wypełnionej hali oprócz imiennej prezentacji koszykarze popisywali się swoimi sportowymi umiejętnościami. Aż 8 drużyn koszykarskich zaprezentowano podczas piątkowego spotkania z wałbrzyskimi kibicami. Wśród nich znalazło się aż 7 zespołów złożonych z młodzieży, w tym jedna ekipa dziewcząt prowadzona przez Ewę Smaglińską. Głównym punktem spotkania była jednak prezentacja drużyny seniorów, która dzięki nowym sponsorom występuje pod nazwą KK Górnik Invest Park Trans Wałbrzych. Prezydent pewnego potężnego państwa powiedział tak: nie pytaj, co twój klub może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego klubu. Jestem głęboko przekonany, że zarówno zawodnicy, trenerzy, rodzice i spora część kibiców będzie mogła postępować według tej maksymy i oczywiście też o to jako zarząd państwa prosimy. Powstanie nowego koszykarskiego klubu jest zasługą połączenia sportowych ambicji 3 drużyn: JKKS Górnik Wałbrzych, KK Wałbrzych oraz Górnik Olimpijczyk Wałbrzych.
Ekipa seniorów prowadzona jest przez Arkadiusza Chlebdę, którego celem na ten sezon jest awans do drugiej ligi. Zespół mierzy łącznie prawie 50 metrów wzrostu i dzięki takim nazwiskom jak Łukasz Grzywa oraz Sławomir Buczyniak założenie te ma się powieść. W imieniu swojej pozostałej drużyny na każdym meczu emocje i aby każdy mecz był zwycięski. Będziemy kroczyli od meczu, do awansu, do drugiej ligi. Obyśmy zagrali już w przyszłym sezonie na nowej kali. Oprócz prezentacji pretendentów o awans wałbrzyskiej publiczności przedstawiono również aż 7 zespołów koszykarskiego Górnika złożonych z młodzików. Powstały one po połączeniu JKKS Górnika oraz KK Promet Wałbrzych i teraz występują pod nowym szyldem. Wśród zaprezentowanych ekip po raz pierwszy znalazł się również zespół złożony z dziewcząt, prowadzony przez Ewę Smaglińską. Kibice mogli zobaczyć także pokazy tańca, które mają zagrzewać wałbrzyskich sportowców do walki o wygraną. Podczas prezentacji odznaczono również działaczy sportowych związanych z wałbrzyską koszykówką, którzy zasłużyli się klubowi. Uhonorowani zostali Wojciech Krzykała, Jerzy Rytko oraz Mieczysław Młynarski. Zwieńczeniem spotkania był efektowny pokaz wsadów w wykonaniu prawdziwego mistrza w tej dziedzinie, Łukasza Biednego. Wałbrzyski piłkarski Górnik przegrał w ostatnich sekundach meczu z Zagłębiem Sosnowiec 1-2. W ostatnim czasie pech nie opuszcza Wałbrzyszan i z solidnego miejsca w środku tabeli drugiej ligi przesunęli się mocno w dół. Górnik Wałbrzych, który jeszcze niedawno zachwycał swoich kibiców swoją grą, drastycznie spadł w dół tabeli. Za sprawą rozegranych meczy, ostatni bój Wałbrzyszanie odbyli z Zagłębiem Sosnowiec, który w poprzednim sezonie był bliski spadkowi z drugiej ligi zachodniej. Tym razem rywalowi Górnika wiedzie się znacznie lepiej. Początek meczu wydawał się dobry w wykonaniu Wałbrzyszan, bo już w 8 minucie spotkania gospodarze mogli wyjść na prowadzenie, kiedy to Daniel Zinke przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem gości. Z kolei w 15 minucie meczu to goście wyszli na prowadzenie dzięki celnemu strzałowi zawodnika Zagłębia Sosnowiec. Wałbrzyszanie za wszelką cenę chcieli doprowadzić do wyrównania i gdyby nie niecelny strzał Muszyka w słupek, tak by się stało. W ostatnich minutach pierwszej połowy Moszyk ponownie zaatakował bramkę gości po składnej akcji zespołu z Ratuszowej i wynik pierwszej połowy zakończył się remisem 1-1. Druga połowa meczu również okazała się ciekawa i nie zabrakło składnych akcji, jednak po raz kolejny szczęścia zabrakło Danielowi Zinke. Goście również nie próżnowali i zaciekle atakowali bramkę Wojtarowicza. Wydawało się, że remis i podział punktów jest już pewny, jednak w doliczanym czasie gry to zawodnicy Zagłębia Sosnowiec przychylili szale zwycięstwa na swoją stronę. Gry, bramkę dla Zagłębia Sosnowiec strzela Marcin Rachowski i w ten sposób drużyna Zagłębia Sosnowiec wygrywa ten pojedynek 2-1. Drugi gol strzelił kapitan Marcin Rachowski. Powiem szczerze, że stałem za Marcinem i byłem pewny, że padnie bramka. Po prostu to czułem. Nie wiem dlaczego. Nie umiem tego powiedzieć. Górnik starał się, strzelili też w końcówce pierwszej połowy bramkę. Chcieli, ale szczęście czasami sprzyja lepszym, bo myśmy też mieli w niektórych meczach dużo sytuacji. Nie zostały wykorzystane, a dzisiaj mam się to wynagrodziło. Dzisiejsze spotkanie nie można zaliczyć do udanych. W drugim mecz rzędu tracimy bramkę w ostatniej minucie i nawet już bez wznowienia i to może boleć. No, błędy, które popełniliśmy, dzisiaj zaważyły na wyniku. W niedzielę podobne okoliczności w ostatniej minucie. Rzut wolny, stracona bramka.
nie są wyciągane konsekwencje u zawodników. Myślę, że te błędy się powielają. Ja na pewno jestem za to odpowiedzialny, żeby uczulać, żeby eliminować to, ale to nie do końca dociera. Myślę, że zespół Sosnowca był bardziej doświadczony na placu gry. Myślę, że mieli sytuacje, po których mogli strzelić bramki. Tutaj remis byłby sprawiedliwy. Myślę, że i dla nas lekko szczęśliwe. Przegrana na pewno smuci. Nasza drużyna zaprezentowała się bardzo dobrze dzisiaj. Wygraliśmy te spotkanie moim zdaniem zasłużenie, chociaż przeciwnik był bardzo dobry i też pokazał, na co go stać. Cieszymy się ze zwycięstwa i pniemy się w górę tabeli. Oba zespoły miały swoje szanse. Mecz mógł się różnie potoczyć. Przegrywaliśmy 1-0, wyrównaliśmy na 1-1 do przerwy. Praktycznie bramka do szatni. Na drugą połowę byliśmy zmobilizowani, ale no czegoś zabrakło. A na pewno boli porażka. Druga zresztą z rzędu w ostatnich sekundach meczu. I jest to naprawdę bardzo bolesne. No nic, trzeba się wziąć do pracy, od przyszłego tygodnia pojechać na wyjazd i po prostu wygrać. No, ja jestem bardzo zadowolony dzisiaj z gry zespołu. No, na pewno żyliśmy o wynik do ostatniej minuty graliśmy do samego końca. Opłaciło się, no, przepiękna bramka Lachowskiego, ja uważam, zasłużone nasze zwycięstwo. Górnik Wałbrzych, Zagłębie Sosnowiec, 1-2. Piłkarki Wiktorii Aglomeracja Wałbrzyska pokonały na własnym boisku koleżanki z Miszkowic aż 6-0. 4 bramki w tym meczu strzeliła Adrianna Skrobiś, a po jednej Patrycja Rubin i Marta Bedra. Wiktoria w tabeli trzeciej ligi zajmuje obecnie drugie miejsce. Piłkarki Wiktorii Aglomeracja Wałbrzyska na własnym boisku pokonały koleżanki z Miszkowic 6-0. Do przerwy Wałbrzyszanki wygrywały 2-0. W pierwszej części meczu do gry trener desygnował wszystkie te zawodniczki, które dotychczas nie występowały w pierwszych składach Wiktorii. Ustawienie całego zespołu także było eksperymentalne. W linii obrony zagrały najmłodsze zawodniczki Wiktorii, których średnia wieku nie przekroczyła 16 lat. Pomocy także zupełnie nowe zestawienie zawodniczek, które wcześniej grały w linii obrony. Siła ataku Wiktoria W to dwie napastniczki, które ze sobą grają dopiero czwarty mecz. Do 30 minuty na ławce rezerwowych w tym meczu trener posadził 3 podstawowe zawodniczki. Do tego czasu na boisku cały czas wynik był bezbramkowy. Ada Skrobiś, Angela Galant i Ania Sławińska na boisku pojawiły się od 30 minuty i gra całego zespołu zmieniała się diametralnie. Pierwszego gola w tym meczu strzeliła Ada Skrobiś po pięknym strzale, umieszczając piłkę w siatce drużyny z Miszkowic. Potem na 2-0 podwyższyła równie pięknym strzałem z lewej nogi Patrycja Rubin. Pierwsza połowa mogła zakończyć się wynikiem 3-0, jednak po faulu w polu karnym na Adzie Skrobiś sama poszkodowana wykonała 11 w słupek. Druga połowa to zwiększenie tempa gry i większa ilość ataków na bramkę Dragona Miszkowice oraz niezliczone strzały. Tego dnia wspaniale dysponowana Ada Skrobiś strzeliła klasycznego hat-tricka, zdobywając 3 gole, jeden z nich z rzutu karnego. Brawo Ada! Brawo Ada! Pozostałe bramki padły ze składnych akcji całego zespołu i zrobiło się na boisku 5-0. Nie ustawały dalej ataki na bramkę gości, jednak brakowało skuteczności. Swojego pierwszego gola dla Wiktorii AW w tym meczu zdobyła Marta Bedra, pokonując płaskim strzałem w długi róg bramki goalkeeperkę gości. Marta, wejście! Emi, teraz kolej na ciebie! Marta! Tyle musiałem czekać. Aż zmarł. Cały mecz zakończył się wynikiem 6-0. Bardzo dobre spotkanie zagrała cała drużyna, jednak na szczególne wyróżnienia zasłużyły Patrycja Urbańska, nasza niezawodna bramkarka, oraz w linii pomocy Gosia Kałużna, która po lewej stronie nie miała sobie równych.
Również na uznanie zasługuje Patrycja Rubin, która jako rozgrywająca zagrała po raz pierwszy. Natomiast zawodniczką meczu należy uznać Adę Skrobiś, która popisała się strzeleniem aż 4 goli, a mogła 5, gdyby z rzutu karnego nie trafiła w słupek. Tak czy inaczej, na słowa pochwały zasłużyły wszystkie nasze zawodniczki. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa z najciekawszych wydarzeń mijającego tygodnia. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.